Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Lada moment miała zjawić się w domu. Wracała ze Szwajcarii do Polski wraz z koleżankami, ale na terenie Niemiec wydarzyło się coś niepokojącego. 14-letnia Nikola Myślińska oddaliła się z miejsca postoju i przepadła jak kamień w wodę. Poszukują jej zaniepokojeni krewni oraz policja. Zgłoszenie o zaginięciu wpłynęło do policji w środę, 19 czerwca. Przestraszeni członkowie rodziny poinformowali funkcjonariuszy, że 14-letnia Nikola Myślińska była w drodze powrotnej ze Szwajcarii do Chełma, w którym mieszka. W Berlinie dziewczynka miała przesiąść się do Warszawy, jednak tego etapu podróży już nie odbyła. Razem z koleżankami oddaliła się z miejsca postoju i od tamtej pory nie ma z nią żadnego kontaktu. Początkowo zaginięcie traktowane było jako ucieczka. Prowadziliśmy poszukiwania opiekuńcze w związku z oddaleniem się nastolatki. Teraz natomiast mamy już normalne zgłoszenie zaginięcia i takie też poszukiwania prowadzimy. Powiedziała w rozmowie z Faktem Ewa Czysz, rzeczniczka prasowa policji w Chełmie. Jak wyjaśnia, nie ma informacji, czy koleżanki, z którymi przebywała Nikola, także są zaginione. Tylko Nikola Myślińska pochodzi z naszego regionu, dodała policjantka. Nikola miała przy sobie dokumenty i telefon, jednak ten od kilku dni pozostaje nieaktywny. 14-latka nie kontaktowała się z bliskimi, nie informowała, dokąd się wybiera. Nikola Myślińska jest wysoka, ma około 178 cm wzrostu i jest szczupła. Ma farbowane blond włosy długości do ramion oraz niebieskie oczy. Ktokolwiek widział zaginioną lub posiada informacje na temat miejsca jej pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Chełmie pod numerem telefonu 47 813 12 10 lub alarmowym 112, apeluje Ewa Czysz. Diecezja katolicka w Portsmouth na południu Anglii potwierdziła w poniedziałek, że polski egzorcysta, ksiądz Piotr G., został oskarżony o popełnienie 10 przestępstw natury seksualnej wobec osoby małoletniej. We wtorek odbyła się wstępna rozprawa na brytyjskiej wyspie Jersey, podczas której ksiądz nie przyznał się do winy. Aktualnie przebywa na zwolnieniu warunkowym. Rzecznik diecezji w Portsmouth wyjaśnił w komunikacie skierowanym do wiernych i duchownych, że zarzuty wobec księdza Piotra dotyczą okresu, gdy pełnił on posługę duszpasterską na wyspie Jersey w latach 2002-2008. Policja na kilka dni przed oświadczeniem diecezji wydała komunikat, w którym podała nazwisko oskarżonego, ale nie zidentyfikowała go jako polskiego księdza. 60-letni kapłan został oskarżony o popełnienie 8 czynów nierządnych wobec dziecka i 2 ataków natury seksualnej również wobec dziecka. Biuro prasowe diecezji zaznaczyło, że ksiądz Piotr nie wykonuje pracy duszpasterskiej od czasu pojawienia się tych zarzutów. Diecezja poinformowała, że współpracuje z policją i uruchomiła procedurę mającą na celu zidentyfikowanie potencjalnych ofiar oraz udzielenie im pomocy. W swoim oświadczeniu diecezja wyraziła ubolewanie, ale zaznaczyła, że nie będzie komentować sprawy, dopóki proces prawny nie zakończy się werdyktem sądu. Księdzu Piotrowi G. zostały odczytane oskarżenia, na które odpowiedział niewinny. Z uwagi na ciężar gatunkowy sprawa została przekazana do sądu wyższej instancji. Polak przebywa obecnie na zwolnieniu warunkowym. Datę rozprawy w Sądzie Królewskim ustalono na 9 września. Do sprawy odniósł się dziennikarz Tomasz Terlikowski, który kilka lat temu napisał z księdzem Piotrem kilka książek. Na Facebooku napisał: "Dla mnie osobiście jest to sprawa trudna, bo mam w pamięci książki, które razem wydaliśmy. Jest dla mnie trudne, bo niestety coraz mocniej widzę, że, nie odnosząc tego do wszystkich, metoda działania niektórych egzorcystów nie tylko opiera się na swoistej duchowej przemocy, ale także, w przypadku osób niedojrzałych, umożliwia nadużywanie władzy, nie tylko duchowej, ale także fizycznej czy psychicznej". Terlikowski zauważył, że jeśli zarzuty są prawdziwe, te książki po prostu stracą jakąkolwiek wartość. Dodał również: "Duchowny sprawca przemocy seksualnej nie może być nauczycielem duchowości, a jego słowa, jeśli czyny, o jakie jest oskarżony, okażą się prawdziwe, są puste, by nie powiedzieć fałszywe". Ksiądz Piotr G. przez blisko 20 lat pełnił posługę kapłańską w diecezji katolickiej w Portsmouth.
Przez 10 lat, równolegle ze zwykłą posługą kapłańską, zajmował się egzorcyzmami, co budziło spore kontrowersje także w Polsce. W 2017 roku diecezja płocka wydała oświadczenie, że nie ma on formalnej zgody na pełnienie posługi egzorcysty i dopuszczał się praktyk, których nie wolno stosować. Ksiądz Piotr regularnie prowadził rekolekcje, w tym internetowe oraz konferencje, a także często wypowiadał się w mediach na tematy związane z wiarą katolicką. Jego kontrowersyjne poglądy niejednokrotnie były przedmiotem dyskusji w internecie, także z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski. We wtorek rano, 25 czerwca, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu weszli do kilku mieszkań w ramach realizacji sprawy dotyczącej nielegalnego obrotu fentanylem. W trakcie czynności zatrzymano 4 osoby, a dodatkowo przeprowadzono czynności z osobą mającą status świadka. Ponad 330 sztuk plastrów przeciwbólowych zawierających fentanyl zostało zabezpieczonych. Mazowieccy policjanci od kilku miesięcy pracują nad sprawą nielegalnego obrotu fentanylem. Pierwsze zatrzymania miały miejsce pod koniec maja w Żurominie. Zatrzymani wówczas dwaj mężczyźni, przy których ujawniono kilkadziesiąt plastrów z opioidem, zostali aresztowani. Już wtedy informowano, że sprawa jest rozwojowa i priorytetowa dla mazowieckich policjantów. Nad sprawą skrupulatnie pracowali m.in. policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową oraz Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. We wtorek rano mazowieccy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji w Lublinie i Gdańsku, weszli do mieszkań i budynków w Żurominie, Puławach i na terenie powiatu chrubieszowskiego. Przeszukano także pojazdy i pomieszczenia gospodarcze. W mieszkaniu 53-letniej kobiety ujawniono ponad 330 różnej wielkości plastrów przeciwbólowych zawierających fentanyl, z których, jak wynika ze wstępnych ustaleń, można było uzyskać ponad 4700 porcji opioidu wystarczającego do odurzenia się. Zatrzymano 4 osoby. 55-latka z Żuromina, 36-letnią kobietę z Żuromina, 52-latka z Puław i 53-letnią kobietę z powiatu chrubieszowskiego. Czynności wykonano także u innej mieszkanki Żuromina, która została przesłuchana w charakterze świadka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby te wypracowały pewien system współpracy i czerpały korzyści z nielegalnej sprzedaży fentanylu. Rzeczniczka komendanta głównego policji, młodsza inspektor Katarzyna Nowak, poinformowała we wtorek, że wśród zatrzymanych jest tak zwany żuromiński duch, lider grupy przestępczej, podejrzewany o handel fentanylem. Fentanyl to silny opioidowy lek przeciwbólowy, dostępny wyłącznie na receptę. W Polsce staje się jednak coraz popularniejszym narkotykiem. Od 17 czerwca Centrum E-Zdrowia codziennie monitoruje przepisywanie leków psychotropowych i narkotycznych, w tym fentanylu, ze względu na rosnącą liczbę takich recept. Od początku bieżącego roku Główny Inspektorat Sanitarny zanotował 48 przypadków zatruć tą substancją, z czego 4 osoby zmarły. Premier Donald Tusk zareagował na zatrzymanie żuromińskiego ducha, mężczyzny podejrzanego o handel fentanylem. Na zamieszczonym w mediach społecznościowych nagraniu ogłosił rozpoczęcie wielkiego pościgu za wszystkimi, którzy narażają na chorobę i śmierć dzieci i młodych Polaków. Fentanyl, duch, Żuromin to słowa symbole. Symbole tej trucizny XXI wieku, jakim jest właśnie fentanyl i innego typu narkotyki, które zbierają śmiertelne żniwo na całym świecie i zaczynają także w Polsce. Kiedy 10 dni temu poprosiłem o spotkanie prokuratora generalnego, minister zdrowia, szefów policji, miałem tylko jeden komunikat. Musicie ich dopaść. I ta akcja z dzisiaj, kiedy zatrzymano 5 osób, w tym osławionego ducha, jest zaledwie początkiem tego wielkiego pościgu za wszystkimi, którzy narażają na chorobę, na śmierć nasze dzieci, młode Polki, młodych Polaków, bo to przede wszystkim ich dotyczy. I to jedno zdanie. Musicie ich dopaść. Ono będzie towarzyszyło naszej pracy każdego dnia. Nikt, kto w Polsce zajmuje się tym przeklętym biznesem narkotykowym, nie pozostanie bezpieczny. Gwarantuję wam.
Natalia Zgortatowa przed śmiercią napisała testament, w którym zaznaczyła, że jeśli coś jej się stanie, należy podejrzewać jej męża. Kobieta miała podejrzenia, że mąż ją podtruwa. Gazeta Wyborcza opisała, jak wyglądał początek poszukiwań Natalii. Jej zaginięcie początkowo przypisano do najniższego z trzech poziomów priorytetowych. Dzień po zaginięciu mężczyzna, z którym Natalia nawiązała znajomość, bezskutecznie próbował się z nią skontaktować. Był przekonany, że mąż Natalii mógł jej zrobić krzywdę. Dodał, że Natalia bała się męża, ale nie zgłosiła tego na policję, mimo podejrzeń o podtruwanie. Policja początkowo wykluczyła Adama R. z grona podejrzanych. Natalia w swoim biurze zostawiła testament, w którym pominęła męża, zapisując cały majątek 10-letniemu synowi. Dołączyła kartkę z informacją, że jeśli coś jej się stanie, należy podejrzewać męża. Nie chciała, by mąż znalazł tę kopertę. Adam R. obawiał się, że po rozwodzie komornik zajmie mu połowę domu i zażądał od Natalii zwrotu pieniędzy, które zainwestował w budowę domu. Natalia chciała eksmisji teściowej, licząc na to, że mąż również się wyprowadzi. Dwa dni po zaginięciu Natalii policja zaczęła podejrzewać, że Adam R. nie mówi całej prawdy. Po zniknięciu żony zachowywał się nietypowo. Trzeciego dnia śledztwa policja odkryła, że Adam R. kłamał w sprawie opuszczenia domu w nocy w dniu zaginięcia Natalii. We wtorek, 18 czerwca, trwał czwarty dzień poszukiwań Natalii. Skupiono się na Dolinie Cybiny, gdzie znajdują się liczne zbiorniki wodne i rzeka. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział, że poszukiwania mają na celu znalezienie Natalii żywej lub martwej, choć policjanci byli przekonani, że kobieta nie żyje. Szukali ciała w innym miejscu, aby zmylić sprawcę, jednocześnie starając się znaleźć zwłoki szybko, by móc przeprowadzić oględziny, zabezpieczyć ślady i ustalić przyczynę śmierci. Według Gazety Wyborczej funkcjonariusze prawdopodobnie obserwowali męża Natalii, obawiając się, że może dokonać kolejnej zbrodni, zabić syna, matkę lub popełnić samobójstwo. Zebrane informacje potwierdzały, że mąż pani Natalii nie był z nami do końca szczery, a wręcz kłamał, podsumował Borowiak. W jednej z wsi w gminie Barczewo znaleziono zwłoki siedmiolatki. Dziewczynka miała rany wskazujące na pogryzienie przez psy, potwierdził w rozmowie z Interią młodszy aspirant Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Na miejscu pod nadzorem prokuratora działa grupa operacyjno-procesowa i technik. Wstępne ustalenia wskazują na to, że psy sprowadzonej na posesji hodowli przyczyniły się do tej tragedii, powiedział młodszy aspirant Jacek Wilczewski. Jak dodał oficer prasowy, dziewczynka nie mieszkała w domu, przy którym prowadzona była hodowla, lecz bywała w nim częstym gościem. Nie ma tu mowy o wtargnięciu kogoś z zewnątrz, rodziny są zaprzyjaźnione, siedmiolatka często bywała na terenie posesji, psy ją znały, podkreślił Wilczewski, dodając, że wszelkie okoliczności zdarzenia są wciąż badane. Według dziennikarzy do tragedii doszło we wtorek około godziny 14. Dziewczynka miała wejść bezpośrednio do kojca dla psów i wypuścić z niego 6 dogów niemieckich i 5 buldogów francuskich. Śmierć dziecka miała nastąpić w wyniku pogryzienia. Do komendy policji wpłynęło zawiadomienie o kradzieży. Z remontowanego domu zniknęły zakupione do montażu baterie umywalkowe, miski toaletowe, syfony, prysznicowe, podtynkowe, a także kocioł i podgrzewacz. Łączna wartość skradzionych rzeczy wyniosła około 30 tysięcy złotych. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu. Błyskawicznie pozyskane informacje, ich szybka weryfikacja, obserwacja oraz typowanie kilku sprawców doprowadziły do ustaleń, że za kradzieżą mogą stać 4 osoby. 3 mężczyźni i kobieta, mieszkający w bloku i w wynajmowanym domu jednorodzinnym w pobliżu miejsca kradzieży. Najpierw funkcjonariusze pojawili się w jednym z mieszkań, gdzie zastali 56-latka. Chwilę później dołączyli 40-latek i 32-latek. Cała trójka została zatrzymana. Okazało się, że w mieszkaniu znajduje się sporo skradzionych przedmiotów, głównie armatura i biały montaż. Kobieta twierdziła, że umywalki i toalety otrzymała w prezencie od kolegów. Następnego dnia rano policjanci odwiedzili dom jednorodzinny w poszukiwaniu 2 pozostałych podejrzanych. 36-latek ukrył się na poddaszu w szafie wnękowej pod stertą ubrań. 34-latek z kolei początkowo udawał, że nie ma go w pokoju i nie otwierał drzwi.
Ostatecznie obaj trafili do policyjnych cel. Śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu zebrali obszerny materiał dowodowy w tej sprawie. Na tej podstawie wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży o wartości strat wynoszących prawie 30 tysięcy złotych. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe. W sądzie rejonowym w Brzozowie rusza proces 78-latki, która w Humniskach śmiertelnie potrąciła 11-letniego chłopca. Syna, brata, wnuka, kuzyna nikt nam już nie zwróci, ale wszyscy mamy nadzieję, że wyrok będzie sprawiedliwy, mówi mama zmarłego chłopca. Proces kobiety oskarżonej o śmiertelne potrącenie chłopca rozpoczął się 26 czerwca w sądzie rejonowym w Brzozowie. Prokuratura postawiła 78-latce zarzut z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat więzienia. Kobieta w toku śledztwa nie przyznała się do postawionego jej zarzutu i odmówiła składania wyjaśnień. Nasz syn Paweł miał tylko 11 lat. Był szczęśliwym, radosnym dzieckiem, miał plany i marzenia. Powinien biegać, spotykać się z rówieśnikami, jeździć na rowerze, czytać książki, uczyć się, a nie być tam w niebie, mówi Barbara Kłysz, mama zmarłego Pawła. Dodała także, syna, brata, wnuka, kuzyna nikt nam już nie zwróci, ale wszyscy mamy nadzieję, że wyrok sądu będzie sprawiedliwy. W toku śledztwa prokurator powołał biegłego z zakresu ruchu drogowego. Z jego opinii wynika, że kobieta podczas wymijania grupy dzieci nie obserwowała należycie jezdni i nie zachowała szczególnej ostrożności, w tym wymaganego bezpiecznego odstępu od wymijanych pieszych. Jak wyliczył biegły, kobieta jechała za szybko, z prędkością około 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Wcześniej prokurator informował, że w miejscu wypadku nie było śladów hamowania. Biegli zbadali także samochód, którym jechała kobieta. Jak informowała prokuratura, pojazd był sprawny i jego stan nie miał żadnego wpływu na zaistnienie wypadku. Do tego tragicznego zdarzenia doszło 11 października 2023 roku w Humniskach w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. Dzieci szły poboczem, ponieważ wzdłuż ulicy, którą miejscowi nazywają Kościelną, nie ma chodnika. Poruszały się prawidłowo. W pewnym momencie z naprzeciwka nadjechał samochód i, z nieustalonych dotąd przyczyn, wjechał w grupę 10-latków i 11-latków. Dwie dziewczynki, które szły z przodu, zdążyły w porę uskoczyć. Auto uderzyło w dwóch 11-latków. Jeden z nich został ranny i przetransportowany do szpitala. Drugi zmarł na miejscu. Z opinii biegłych z sekcji zwłok wynika, że chłopiec zmarł w następstwie urazu głowy oraz kręgosłupa szyjnego spowodowanego wypadkiem drogowym. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Dnieprze 36-letniego blogera, który współpracował z Rosją. Śledztwo wykazało, że mężczyzna wiosną bieżącego roku zgłosił za pomocą specjalnego chatbota chęć wsparcia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w ramach inwazji na Ukrainę. Jego pomoc polegała między innymi na zbieraniu informacji o lokalizacji ukraińskiego wojska w okolicach Dniepru oraz ich tras przemieszczania się. Bloger, przemieszczając się po okolicy, notował potrzebne dane. Dodatkowo zajmował się działalnością propagandową, prowadził internetowe transmisje, podczas których rozpowszechniał rosyjskie narracje, w tym wzywał do przejęcia władzy na Ukrainie. Jeden z filmów udostępnił pod pseudonimem na kanale YouTube. Jak podaje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, zidentyfikowanie sprawcy i udokumentowanie jego działalności pozwoliło odpowiednio wcześnie wzmocnić obronę narażonych obiektów i baz. W trakcie przeszukania miejsca zatrzymania 36-letniego mężczyzny zabezpieczono sprzęt komputerowy, telefon i notatki. Grozi mu do 15 lat więzienia oraz konfiskata mienia. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.